Prosimy kilka słów powiedzieć nie tylko o sytuacji tutaj w tym zakładzie, ale wokół której się dzieje, wokół tego zakładu. Miasto Tychy tak naprawdę powstawało w oparciu o Fiata. Fiata jeszcze za czasów komuny, ale jakoś egzystowało. Czy dzisiaj ta sytuacja jest podobna? Fiat to jest dla Tychów serce, to jest serce gospodarcze, to jest koło zamachowe dla Tychów. Dzięki Fiatowi Tychy się rozwijają, dzięki Fiatowi Tychy odzyskują gigantyczne podatki na to, żeby miasto się rozwijało, więc w interesie miasta jest to, żeby Fiat dobrze egzystował, żeby tutaj był spokój. Tu pracuje 6-7 tysięcy ludzi, plus rodziny, plus wszystkie zakłady kooperujące, to jest 16 czy 17, plus Tyska Strefa Ekonomiczna, gdzie jest mnóstwo kooperantów tutaj Fiata, no to jest praktycznie gigantyczna gałąź przemysłu. No i nie może być tak, że pracodawcy największego zakładu no, ignorują swoją załogę. No to jest, ja rozumiem pracodawcę jako rodzinę, to jest rodzina. W rodzinie trzeba rozmawiać na tematy dobre, trudne, mniej trudne, ale na każde trzeba usiąść, a nie ignorować pracowników, którzy notabene wypracowują zysk. No, to jest najlepszy zakład Fiata w całej Europie, wszyscy o tym dobrze wiedzą. No i nie może być tak, jak już powiedziałem, że są pracownicy ignorowani, zastraszani. I tak jak Państwo tutaj widzieli, było no, około 2000 ludzi. No, ludzie chcą słuchać, ludzie chcą rozmawiać, no ale się boją. No, wiadomo, związki aktywnie wzięły udział, no bo to jest ich rola. No i ja się cieszę jako radny miasta, że no, tutaj mogłem być, parę słów ciepłych powiedzieć, no bo tym ludziom się to po prostu należy. Proszę się przystąpić. Jakub Chełstowski, radny miasta Tychy. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję.